Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i zapraszam Was na ostatni już haul zakupowy z moich wakacji. Będzie to pielęgnacja, także jeżeli jesteście ciekawi, co takiego mam tutaj w tej torbie, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Kochani, podzieliłam filmy, haule zakupowe z wakacji na trzy kategorie. Jak mogliście już zauważyć, był film kolorówka, były też moje ciuchy i takie rzeczy do domu. Specjalnie podzieliłam na trzy kategorie, bo tutaj zobaczcie, pielęgnacji troszkę mamy, więc filmy były, film jeden, jakby to miało być w jednym filmie, byłoby za długo. Więc ostatni film pielęgnacja i mam tutaj pielęgnację do włosów, do ciała, do twarzy, także już Wam pokazuję, co takiego sobie kupiłam. Słuchajcie, będąc w Szwajcarii, ja tak będę mieszać, Szwajcaria, Polska, bo zacznę może od pielęgnacji ciała. Będąc w Szwajcarii, my z mężem często zaopatrujemy się w Szwajcarii w szampony, w chemię, jak jesteśmy autem, a zdarzało nam się być kilka razy samochodem, więc mogliśmy więcej rzeczy zakupić, ale także i balsamy do ciała, czy shower żele do ciała. I słuchajcie, zakupiłam sobie taki czteropak takiego mleczka do ciała. To nie jest żel, to jest bardziej takie mleczko. Ja już Wam pokazywałam, ja taką wersję dostałam od mojej kochanej Edytki z Niemiec. Pozdrawiam Cię, kochanie. I właśnie udało mi się u mamy czteropak w Otosie zakupić, więc mam już zapas. Powiem Wam, zakochałam się w tym zapachu. Ja od Edytki dostałam różne zapachy, o różnych zapachach, właśnie te DAF, ale ten urzekł mnie najbardziej i ten zostawiłam sobie na sam koniec. I teraz właśnie dokupiłam sobie cztery opakowania. Powiem Wam, on ma zapach tutaj tego orzecha, ma tutaj troszkę, wyczuwam też zapach wanilii, ale też, słuchajcie, wyczuwam w tym kremie zapach takich męskich perfum. Powiem Wam, ciało przepięknie pachnie, jak się nim umyjecie, no i jest pięknie nawilżone, także czego chcieć więcej, pachniemy, jesteśmy nawilżeni, także powiem Wam, DAF rewelacyjny, jeśli gdzieś znajdziecie, a wiem, że Deals się otworzył, wiem, że we Wrocławiu, nie wiem, czy w innych miastach też, zajrzyjcie, bo to jest kupowane. Ja kupiłam to w Szwajcarii, moja Edytka kupowała w Niemczech, a Deals jest w Niemczech, więc zobaczcie, czy w polskim Deals, gdzie jest we Wrocławiu otwarty, czy u Was gdzieś w miastach, czy jest, czy ogólnie, czy w Deals jest ten produkt, bo naprawdę Wam go serdecznie polecam. No jak już jesteśmy przy Szwajcarii, to słuchajcie, oczywiście było opalanko, byliśmy we Włoszech, więc mocno się opaliliśmy i potrzebowałam czegoś takiego bardziej po opalaniu nawilżającego i pięknie pachnącego i żeby skóra ładnie błyszczała i kupiłam, słuchajcie, DAF. Właśnie na sam wyjazd do, jak jechaliśmy z mężem do Włoch, kupiłam ten DAF, kupiłam go w COP, w sklepie COP i powiem Wam, przepięknie, również pachnie tym orzechem, to jest chyba nawet ten sam orzech, o ile się nie mylę, chyba tak, właśnie pachnie tym orzechem i wanilią, no przepięknie ciało po nim pachnie, pięknie jest nawilżone. Ja tego balsamu ze sobą do kąpieli nie brałam na wyjazd, miałam taką małą pojemność, już wykończyłam shower żelu, który zabraliśmy ze sobą, żeby właśnie wykończyć na wakacjach, dlatego potrzebowałam nawilżenia i też nawilżenie było mi potrzebne, gdyż opalaliśmy się, więc no skóra potrzebowała bardziej głębszego nawilżenia, nie tylko takiego, słuchajcie, pod prysznic, ale właśnie takiego głębszego, więc ten DAF przychodził mi z pomocą, jeszcze mam ponad pół, więc chętnie po kąpieli używam, naprawdę przepięknie pachnie i słuchajcie, jak będzie gdzieś tutaj u mnie na Islandii dostępny, to na pewno sobie zakupię ponowne opakowanie, bo jest rewelacyjny. Uwielbiam ten zapach, powiem Wam, że naprawdę bardzo lubię pachnieć tym zapachem i jak widzę, jak moja skóra pięknie błyszczy się, pięknie jest taka, wiecie, nawilżona po tym właśnie balsamie DAF, to no zakochałam się w tym produkcie, więc będę go ponownie szukać, żeby już też nawet w okresie jesiennym go używać. Słuchajcie, kupiłam, o tutaj może jeszcze Wam pokażę, właśnie szampony,
które oczywiście zawsze sobie robię, których sobie robię zapas. Jeden szampon tutaj jest od mojej mamy. Mama mi go sprezentowała, a dwa kupiłam. Ten od mamy to jest chyba ten różowy, o ile się nie mylę. Ja tu wszystko, słuchajcie, zawsze pakuję w woreczki, żeby mi się nic w podróży nie wylało. I wydaje mi się, że ten. I słuchajcie, ten szampon to jest to Shauma. I on ma tutaj papaję, to jest papaja? Właśnie nie wiem, co to jest za owoc, ale chyba, nie, passion fruit, to jest tak, jak to się nazywa na nasz passion fruit? Chyba nasze ma dziwną taką nazwę, ale powiem wam, pięknie pachnie i właśnie mama powiedziała, że ma w domu, żebym nie brała w sklepie, że mi go da, żebym sobie wypróbowała i... Powiem wam, że mama z niego jest bardzo zadowolona. Ja ogólnie powiem wam, jestem zadowolona, uwielbiam szampony Shauma. To jest szampon taki oczyszczający nasze włosy, więc zobaczymy. I on jest taki przezroczysty, więc pierwszy szampon, który sobie przywiozłam ze Szwajcarii, a tutaj mam dwa szampony, które właśnie... Ja zakupiłam sobie w sklepie Otos i wszystko pozamykane. Dobra, już rozrywam te woreczki, nie będę się tutaj z nimi szarpać. To był taki dwupak i to jest Color Glens, czyli dba o nasz kolor włosów. I on tutaj jest z granatem. Tak, to jest szampon z granatem. Powiem wam, że nie znam tego zapachu. Też bardzo ładnie pachnie. Ja znam te szampony brzoskwiniowe z serii Shauma, ale jak tutaj zobaczyłam Color Glens, że daje nam takiego blasku naszym włosom, dlatego się też na niego skusiłam, a znam szampony Shauma, wiem, że są dobre, także wzięłam dwa takie. Otosie, słuchajcie, może pokażę wam właśnie Otos i to już będą, słuchajcie, ostatnie dwie rzeczy, jak tutaj widzę, ze Szwajcarii. W Otosie będąc, kupiłam sobie, tak się mi rzuciły w oczy, bo braliśmy proszek dla mojej teściowej i mówię, o, są chusteczki Vanish. Wiecie, że ja uwielbiam chusteczki, które jeżeli boicie się, że wam coś zafarbuje, jedną chusteczkę wrzucacie i ona chwyta ten cały kolor z ubrań i powiem wam, te chusteczki naprawdę są świetne. Powiem wam, że zdarza się, chociaż mi rzadko, ale zdarzyło mi się, że do kolorowego prania, gdzie mój mąż ma takie bordowe koszulki różowe, wpadła mi biała skarpetka i mówię, kurczę, coś tam widziałam białego, ale nie chciałam się, wiecie, wszystkiego prania z pralki wyjmować, więc włożyłam taką skarpetkę i wyobraźcie sobie, taką skarpetkę, włożyłam taką chusteczkę i skarpetka była bialusieńka. Także to naprawdę wychwytuje kolor z prania, nawet jak macie, słuchajcie, jakieś jaśniejsze różowe koszulki, ciemniejsze, nie chcecie, żeby wam zafarbowały, czy bierzecie szary z różem, boicie się, że wam zafarbuje, na kolor to jest kolor, prawda? No to taka chusteczka naprawdę ratuje taką sytuację, wrzucacie do prania, jedna taka chusteczka wychwytuje cały kolor i pranie od siebie nie farbuje, naprawdę rewelacja. Powiem wam, dopiero jak zaczęłam niektóre rzeczy prać ręcznie, to zauważyłam, że z nich kolor schodzi, bo jak wrzucałam do pralki, tego nie widziałam, dlatego też właśnie taka chusteczka do tych ciuchów, które puszczają kolor, wrzucam taką chusteczkę i wiem, że pranie jest bezpieczne, nic koloru nie puści i wszystko ta chusteczka fajnie wychwytuje. Polecam wam. Wiem, że one są już dostępne w Polsce, nie wiem, czy akurat Vanish, ale są dostępne te chusteczki wyciągające kolor w Rossmanie, także poszukajcie i naprawdę polecam wam, ja do każdego kolorowego prania wrzucam taką chusteczkę i się nie martwię, że szare mi zafarbuje od jakiegoś tam innego koloru, bo no najczęściej, słuchajcie, kolory to kolory, wrzucam razem i się to u mnie sprawdza. Słuchajcie, kupiliśmy z mężem, będąc w Zakopanem, już tu będzie teraz Polska, będąc w Zakopanem kupiłam, słuchajcie, pasty gum. Myśmy wzięli jedną ze sobą, ale bardzo szybko nam zeszła.
nawet wiecie co, nie wzięłam drugiej pasty, wzięłam jedną, myślałam, że na miesiąc czasu wystarczy, ale na nas dwoje niestety nie wystarczyła, więc dokupiłam drugą i ja kupiłam te pasty w Zakopanem, ale na pewno w każdym mieście są w drogerii Superfarm. Ale słuchajcie, też udało mi się dostać drugą pastę Orto. I to jest pasta, one oczywiście są w pudełkach, ale ja pakując się wszystkie pudełka najczęściej zdejmuję, żeby wiecie, lepiej mi się pakowało do walizki. I ta pasta jest przeznaczona dla osób, które noszą aparat ortodontyczny. Ja jestem już po noszeniu aparatu, jedynie nakładki zakładam na noc, takie wiecie, żeby utrzymywały moje zęby w miejscu i też mam podklejony drucik na moich zębach. I pomyślałam, że ta pasta właśnie dojdzie w te miejsca, jak jest przeznaczona właśnie dla aparatów ortodontycznych, to u mnie przy tym druciku również się sprawdzi. Będę ją testowała, trzymałam cały czas, żeby Wam ją pokazać. Więc na razie używam cały czas z mężem Tom. Ta u nas jest na Islandii dostępna w każdym sklepie i w Bonusie, i w Kronanie, i w aptece. Także tą pastę odkryliśmy tutaj na Islandii, a tą właśnie widziałam pierwszy raz w Zakopanem, ale będę się za nią rozglądała tutaj na Islandii. Wydaje mi się, że też jest, bo gdzieś mi się rzucił w oczy ten właśnie fioletowy kolor na opakowaniu, więc muszę tylko po prostu popatrzeć, czy to jest to samo. Ale zacznę używać tą, na pewno dam Wam znać, jaka jest różnica między tymi pastami, bo powiem Wam, że jeżeli faktycznie jest to taka pasta przeznaczona, chociaż wiecie co, otwórzmy ją, zobaczymy jak ona wygląda w środku, bo tamta jest zupełnie biała, ta może ma jakieś drobinki i te drobinki może gdzieś tam wchodzą pomiędzy zęby, no słuchajcie, ta już ma, zobaczcie, widzicie, ta już ma taki zielony, przezroczysty kolor, to jest taka bardziej przezroczysta pasta, więc sprawdzimy, ta nie będę otwierać, bo mam w łazience, ta jest zupełnie biała, dam Wam na pewno znać, jaka jest różnica między tymi pastami, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takich past, ja Wam je serdecznie polecam. Ja naprawdę używałam i Signal, i Colgate, i różne inne pasty. Odkąd zaczęliśmy te używać, to nie bolą mnie zęby. Ja mam bardzo wrażliwe zęby, słuchajcie, moje szkliwo jest bardzo wrażliwe od tego, że nosiłam... No, kilka lat nosiłam aparat nakładkowy, więc mam bardzo wrażliwe zęby i jak myję tą pastą zęby, nic takiego się nie dzieje. Powiem Wam, że nawet Sensodynę mnie podrażnia, a ta pasta jest rewelacyjna, więc pomyślałam, że kupię tą i sprawdzę przy tym, że właśnie mam ten drucik, sprawdzę jak to u mnie się będzie sprawdzało. Dobrze, kochani, Polska, jeszcze Polska. Pojechałam na wakacje i tu już Wam pokażę produkt używany. Jest to pielęgnacja do włosów. Pojechałam, polecieliśmy najpierw do Polski, byliśmy kilka dni w Polsce i nie wzięłam ze sobą odżywki do włosów, bo jak wiecie, ja miałam tą ogromną odżywkę, a nie miałam małego opakowania, żeby sobie tą odżywkę przelać. Więc będąc na zakupach w Dino, niedaleko gdzie mieszkamy, wzięłam sobie, słuchajcie, odżywkę Pantene Pro-V i to jest Intensive Repair, powiem Wam, rewelacyjna odżywka. Ja również mam odżywkę z Pantene, tą taką dużą, jest tam 5 w jednym, taka z pompką, kupiłam w Costco i jak zobaczyłam tą, że jest w Dino, to od razu po nią chwyciłam, była niedroga i powiem Wam, że jeszcze mam chyba tyle w opakowaniu. Tak mi się wydaje, że jeszcze tyle jest. Bardzo wydajna odżywka, bardzo fajnie nawilża włosy, a szczególnie jak właśnie było takie lato, lato, było słońce, bo byliśmy w ciepłym kraju, gdzie moje włosy były i narażone na chlor, i były narażone na słońce. Oczywiście miałam dłuższe włosy i te moje końcówki już po pewnym czasie były lekko... wyszarpane, tak mogę powiedzieć, bo wiecie, i też jak czesałam, już były takie troszkę zniszczone, więc dlatego też ścięłam włosy, ale powiem Wam, że ta odżywka naprawdę fajnie na nie działała, po niej idealnie mi się włosy rozczesywało, nie musiałam się, słuchajcie, męczyć z rozczesaniem, bo bardzo mi się włosy już pod koniec plątały, więc odżywka bardzo dobrze się sprawdziła
i zostawiłam ją sobie, bo jedziemy na kolejne wakacje, będziemy lecieć na 2 tygodnie, dowiecie się tego w którymś z moich vlogów, gdzie lecimy, i zostawiłam sobie, żeby ją zabrać tą końcówkę i później już po prostu wyrzucić i już ją wykorzystać, ale naprawdę polecam wam odżywki z Pantin, u mnie się sprawdzają. Nie miałam szamponu z Pantin, nie wiem jak szampon, czy obciąża włosy, czy nie, ja lubię szampony z Schauma i Schwarzkopf i lubię szampony również z L'Oreal, także te szampony u mnie się na pewno sprawdzają, ale z Pantin Provi u mnie sprawdza się natomiast rewelacyjnie ta odżywka. Dobrze kochani, to by było już na tyle z włosami i teraz przejdziemy do pielęgnacji twarzy i słuchajcie, do twarzy oczywiście standardowo, będąc w Hebe, musiałam zrobić sobie zapas mojego ulubionego kremu Bandy Boost Care i powiem wam, jest to chyba najlepszy krem, jaki miałam dotychczas na noc. Ja go używam na noc, ja go uwielbiam na noc, on jest bardzo, słuchajcie, wydajny. To jest krem przeciwzmarszczkowy z kolagenem i elastyną. I ma on kolagen, elastynę i wyciąg z baobabu. Powiem wam, że naprawdę jest świetny. Ja taką naprawdę niewielką ilość tutaj sobie kładę na rękę, rozprowadzam w dłoniach, wklepuję w twarz i to mi wystarcza. On jest naprawdę... taka ilość wystarcza, aby nawilżyć naszą twarz, nakremować ją. Na początku używałam go troszkę więcej i później ta twarz, dużo na niej zostawało, rano budziłam się, czułam cały czas jeszcze nadmiar tego kremu na twarzy. No resztę niestety albo wszła w ręce, reszta albo wiecie, myłam ręce i niestety traciłam ten krem. Teraz już zauważyłam, że właśnie niewielka ilość, jego wystarczy rozmasować w dłoniach i położyć na twarz, wklepać, bardzo fajnie się sprawdza, naprawdę tak czuję takie nawilżenie mojej twarzy, no rewelacyjny, słuchajcie, nie będę tutaj za dużo opowiadać, bo już nie raz wam o nim mówiłam, także Bandy, kolejny zapas tego kremu, ale słuchajcie, również skusiłam się na Bielendę, jest to Golden Placenta Kolagen 40+, nawilżająco wygładzający krem przeciwzmarszczkowy, placenta roślinna, kolagen, prebiotyk i, poczekajcie, niacinamidę coś. Cera dojrzała również wrażliwa i to jest krem... dzień i noc. Ja go oczywiście będę używać na noc. Teraz widzicie, to jest właśnie to, że jak mamy produkty, o, może tak pokażę. To jest ta Bielenda, ta złota wersja. Już sobie otworzymy, jak on wygląda tutaj. Wow, bardzo ładny słoiczek, no szklany słoiczek. Lubię szklane słoiczki, słuchajcie, mieć w domu, ale na podróż one się nie za bardzo sprawdzają. No niestety są ciężkie. Ale na podróż oczywiście, jak będę wyjeżdżać, to wezmę sobie Bandy, a ten zostanie w domu. Więc to jest 40+. Zaraz sobie... taki praktycznie, słuchajcie, bezzapachowy. Bezzapachowy ten kremik. Także... taki kremik jeszcze sobie dokupiłam, bo wiem, że Bandy na wieczór używając na troszkę mi posłuży, ale był taka pierwszą tubkę, używałam i na dzień i na noc, chciałam go koniecznie lepiej przetestować i bardzo szybko mi tubka właśnie zeszła. Jego jest 50 ml i powiem wam, nawet rozcinałam tubkę, żeby wykorzystać go do końca, bo naprawdę jest rewelacyjny, więc Bandy używać będę na noc. Może akurat już kończę jeden z Bandy, to może zacznę tą Bielendę, wypróbuję sobie jak ta Bielenda, a ten sobie zostawię na rezerwę, bo powiem wam, że naprawdę lubię ten Bandy, a znam go, jest świetny, mogę wam polecić, ale koniecznie będę chciała teraz przetestować właśnie tą Bielendę i na pewno wam dam znać, czy się u mnie sprawdza. Ale słuchajcie, z Bandy również skusiłam się tym razem na tą samą serię, gdzie jest to opakowanie, już wam pokażę, niektóre pościągałam folię, niektóre pozostawiałam i to jest ta sama seria i tu jest krem pod oczy.
Krem pod oczy na razie jeszcze używam, na dzień mam ten mój niebieski, powiem wam, on jest tak wydajny, on ma 30 ml, jak krem pod oczy, to naprawdę, jak na krem pod oczy, to naprawdę bardzo duża pojemność. I mam też jeszcze krem z ziai, więc je wykończę i wówczas jak zacznę używać ten, to chcę, będę chciała w połączeniu używać razem. Ale już sobie wzięłam, mówię, skuszę się i kupię, bo pani bardzo go w Hebe polecała. I to jest kofeinowy krem pod oczy na cienie i opuchnięcia. Więc no zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. I on jest na dzień? Powiem wam, że nie jest tu napisane, czy na dzień, czy na noc. Na pewno będę używać na noc, żeby wiecie, chociaż na opuchnięcia dobrze by było go używać na rano po przebudzeniu i dobrze by było go trzymać w lodówce. No zobaczymy, zastanowię się, czy będę używać na noc, czy na wieczór. Na pewno będę chciała go przetestować, więc taki kremik jeszcze wskoczył do mojego koszyka w Hebe. I słuchajcie, gdzieś widziałam na TikToku, jedna pani polecała, pani kosmetolog, że właśnie na takie zacinienia pod oczami, obrzęki, bardzo dobry jest żel Flosslick. I szukałam, słuchajcie, i w Hebe, i w Rossmanie. Okazało się, że te kosmetyki są dostępne jedynie w aptece. I udało mi się, również był kartonik, ale ściągnęłam, udało mi się dostać. Jest to żel z arniką Forte. To jest taki kremik. Powiem wam, że już go zaczęłam stosować, już go zaczęłam używać, bardzo wydajny. Słuchajcie, to jest naprawdę taki żel, już wam pokażę jego formułę. Zobaczcie. Może tak, o. Widzicie, to jest żel i naprawdę tak niewielka ilość tego żelu, tak na paluszek, na drugi paluszek i wklepać pod oczy. Rewelacyjna sprawa. Takie od razu czuje się orzeźwienie, odświeżenie. Powiem wam, mój mąż właśnie po powrocie tutaj twarz miał opaloną, taką, taką zmęczoną, słuchajcie, tym słońcem i mówi, masz jakiś krem taki, żeby mi posmarować buzię? Ja mówię, poczekaj, najpierw posmaruję cię pod oczami tym żelem i właśnie posmarowałam mężowi tym żelem pod oczami. Mówi, ale ulga, wiesz co, takie fajne uczucie i on sprawia to, że takie macie fajne uczucie takiego chłodzenia. Później oczywiście mężowi posmarowałam twarz kremem do twarzy, ale użyłam też dla niego ten krem, raczej ten żel i naprawdę poczuł tą ulgę. Także jeżeli macie jakieś właśnie takie opuchnięcia, zmęczone oczy, to jest krem i pod oczy, i na powieki, więc spokojnie możecie go tak używać. Ja go też tak używam, ja go używam na wieczór. Odczekuję chwilę i później używam krem jeszcze pod oczy, więc u mnie sprawdza się świetnie. Również czuję takie fajne, takie ochłodzenie, nawilżenie, naprawdę bardzo sobie go chwalę. Jego pojemności jest 50 ml i jest naprawdę bardzo wydajny. Starczy mi na długo, bo tak jak powiedziałam wam, niewielka ilość na dwa palce i wklepujecie, rozmasujecie pod oczami i on tak fajnie, taką daje wam chłodność, takie nawilżenie i orzeźwienie. I słuchajcie, ostatnią rzeczą będzie to już kosmetyk do, można powiedzieć, ciała. Perfumy. Kupiłam te perfumy, słuchajcie, w Niemczech, w Metzigen, jak byliśmy w outlet Metzigen, w drogerii Douglas. To są perfumy Ariany Grande. One miały jeszcze do tego takie serduszko, w którym mogły stać. Ale powiem wam, te serduszko tyle ważyło, ono ważyło niecały kilogram, wyobraźcie sobie. Takie plastikowe serduszko. Ładnie wyglądały te perfumy włożone do tego serca, no ale ja pomyślałam, słuchajcie, jak to ma mi zabierać kilogramy w walizce, to zostawiłam, nie brałam, wzięłam same perfumy. Perfumy również, słuchajcie, stoją, nie ma problemu. To był tylko taki specjalny design do tych perfum. Ale powiem wam, że perfumy pięknie pachną, świeżo. Tak, powiem wam, są tutaj i kwiaty, i jakieś owoce, ale bardzo mi się ten zapach spodobał.
I nie kupiłam go w ciemno, nie, nie. Ja go kupiłam, słuchajcie, bo już go poczułam na kimś. U mnie w pracy była dziewczyna, która pracowała z nami w wakacje i tak często czułam taki ładny zapach od niej. I mówię, słuchaj, czym ty pachniesz? Co ty masz za zapach? Ona mówi, słuchaj, Ariana Grande to takie serduszko. I będąc na strefie bezcłowej, tutaj na Islandii, jak wylatywaliśmy na wakacje, powąchałam sobie je, przetestowałam na, tutaj wiecie, na nadgarstkach, jak długo się trzyma, jak na moim ciele pachnie i bardzo mi się spodobało. W Polsce za nimi się nie rozglądałam, bo wiedziałam, że będziemy w Metzigen, w Outlet, tam są dużo tańsze perfumy w Niemczech, więc kupiłam i dałam za nie chyba 45 euro i to jest chyba 100 ml, o ile się nie mylę. Chyba tak. Albo 75, nie jestem pewna, nie widzę tutaj teraz, ale powiem Wam, że bardzo fajny, świeży zapach. Nie utrzymują się tak aż długo jak inne perfumy, które mam. Ale powiem Wam, że i tak bardzo mi się podobają i powiem Wam, że miałam je ze sobą, jak byliśmy we Włoszech i popsikałam się nimi i pani na portierni mnie pyta, a czym tak pani ładnie pachnie? A akurat wypsikałam się dopiero co tymi perfumami. Ja mówię, że właśnie Ariana Grande, takie tańsze perfumy, ale ładne. Mówi, no właśnie, bardzo ładne, bardzo świeży zapach, bardzo mi się podoba i powiedziałam jej, które to, mówiła, że będzie musiała koniecznie sobie kupić, bo bardzo jej się podobają. Także naprawdę zbierają komplementy te perfumy. Mojej mamie również się bardzo spodobały. I powiem Wam, że ja nawet psiknęłam się raz tymi perfumami i na nie jeszcze psiknęłam moją resztkę Versace, takie miałam żółte, już też się skończyły i powiem Wam, że bardzo fajnie ze sobą współgrały, także je można połączyć, żeby były bardziej trwałe, bo to nie są takie w 100% tak mocno trwałe perfumy, jak na przykład Gucci, czy jak na przykład Chanel Mademoiselle, to są już takie intensywne, mocne i trwałe perfumy. Te są takie typowo letnie, świeże perfumy, może dlatego też nie wyczuwamy ich tak długo na sobie, ale powiem Wam, że jak psiknęłam się na bluzkę, ściągnęłam, na drugi dzień na przykład chciałam bluzkę założyć, ona pachniała tymi perfumami, więc na ciuchach są trwałe. Wiadomo, no, na nas my takich od razu, znaczy czujemy je na początku, ale po jakimś czasie tego zapachu nie czujemy, natomiast inna osoba czuje, więc może dobrze też współgrają z moim pH, nie wiem, bo powiem Wam, że mój mąż czuje ode mnie cały czas, więc no, ale tak jak mówię, w połączeniu jeszcze z takimi innymi letnimi perfumami tworzą bardzo fajny i ciekawy zapach. Także takie jeszcze perfumy sobie zakupiłam na wakacjach i będą mi wspominać moje ostatnie wakacje, na których byliśmy. Takie fajne wspomnienie. Także kochani, to były moje ostatnie zakupy, które poczyniłam na wakacjach. Za chwilę wszystko pakuję już do szafek. Będę mogła niektóre kosmetyki już używać, bo trzymałam specjalnie, żeby Wam pokazać. No troszkę poczekałam, prawda? Cierpliwość moja jest, że niektórych kosmetyków tu w ogóle nie ruszyłam, więc teraz już będę mogła z nich korzystać, także takie właśnie zakupy poczyniłam. Także kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy mieliście któryś z tych kosmetyków, bo są tutaj kosmetyki z Hebe, o tych mówię, więc dajcie znać, czy po któreś już sięgaliście. No i oczywiście dajcie znać, czy miałyście te perfumy. Powąchajcie, jeżeli jesteście ciekawe tego zapachu, powąchajcie sobie, gdzie one są dostępne. Albo w Douglasie zobaczcie, albo w Sephorze, nie wiem czy w Notino nie są dostępne, zobaczcie i powąchajcie, bo naprawdę są warte zainteresowania. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, my oczywiście widzimy się już w następnych filmach, zapraszam Was do komentowania, kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli macie ochotę zostać ze mną na dłużej. A my widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!